Dzisiejszy tytuł, ostatni tytuł w tej całej serii to tytuł Drzewo Życia. Chcemy podążyć ścieżkami Księgi Objawienia do tego miejsca, gdzie ona opisuje nam Drzewo Życia. Nim jednak tam zajdziemy, rozpocznijmy od tekstu, który już pokazywałem w czasie tej serii na ekranie, Ewangelia Marka, 13 rozdział, 13 wiersz, gdzie Chrystus Pan wyraźnie zapowiada każdemu wyznawcy, swojemu wyznawcy, że na tym świecie będzie miał ucisk i podaje przyczynę. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca będzie zbawiony. Pomimo tego ucisku, jaki przychodzi nam znieść tutaj na tej ziemi, mamy zapewnione zwycięstwo w Jezusie Chrystusie i pewność, która nas czeka przy końcu tejże drogi. Ten tekst jest bardzo zbieżny z tym, co jest pokazane w Księdze Objawienia w 17 rozdziale. To są te rozdziały, które studiowaliśmy wczorajszego wieczoru oraz wieczoru poprzedniego, gdzie pokazane jest, że dojdzie do walki pomiędzy królami ziemi oraz barankiem. 17 rozdział Księgi Objawienia, 14 wiersz mówi, będą oni walczyć z barankiem. I to jest faktycznie prawdziwy, jedyny cel, ukryty do tej pory cel, tego co nazywamy nowym porządkiem świata. Dzisiaj go jeszcze nie widzimy w pełni, on jeszcze nie pojawił się w takiej formie, w jakiej moglibyśmy go dokładnie sprecyzować, ale wiedzmy, że jesteśmy w procesie tworzenia nowego porządku świata. Zapowiadają go politycy i to nie jeden polityk, ale większość polityków na tej ziemi. Przechodzimy przez zmiany, przechodzimy przez przeobrażenia, którym czasami nie jesteśmy w stanie nawet nadążyć. Tak szybkie są. Z Pisma Świętego, z Księgi Objawienia wynika, że ten cel tego systemu, który ma być ukształtowany na tej ziemi, jest jeden. Będą walczyć z barankiem. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa. Tak zostało powiedziane do Jana i zostało to powiedziane w tym momencie, w którym niewiasta, która siedziała na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, odziana w purpurę, znajdowała się na pustyni, znajdowała się na miejscu osobnym. Powiedziane jest również, że tych 10 władców, tych 10 królestw obejmie władzę jako królowie na 1 godzinę wraz ze zwierzęciem. Osobiście jestem sceptyczny co do tego, aby w tym momencie 10 traktować jako cały świat. My często spotykamy się w komentarzach, że 10 królów reprezentuje cały świat i w tym momencie jesteśmy w pewien sposób niespójni. Z tej prostej racji, że gdy wchodzimy w Księgę Daniela i mówimy o posągu mającym 10 stóp, mówimy 10 znaczy 10. Kiedy wchodzimy w 7 rozdział Księgi Daniela i mówimy o zwierzęciu, które ma 10 rogów, twierdzimy, że 10 oznacza dokładnie 10, bo 3 zostały wyłamane. Zatem kiedy dotykamy tutaj 10 części świata, to mam przeczucie, mogę się mylić, bo w naszym Kościele nie ma nieomylności, a kiedy dotykamy kwestii związanych z proroctwami, musimy być na tyle elastyczni, że przypatrując się temu, co dzieje się wokół nas, musimy sami wyciągać wnioski i istnieje możliwość błędu oraz możliwość korekcji tego wszystkiego, gdyż dopiero po wydarzeniu możemy powiedzieć, z pewnością to było to. Sądzę więc i mam przypuszczenie, może to jest tylko i wyłącznie przeczucie, że ten świat zostanie podzielony na 10 obszarów makroregionów. Niektórzy mówią, że już to jest widoczne, kiedy kupujemy najprzeróżniejszego rodzaju produkty, znajdujemy na tych produktach tak zwany barkod. I na tym systemie barkod widzimy z przodu cyfrę od 0 do 9. Państw na świecie jest o wiele więcej, natomiast system ten funkcjonuje w obecnej chwili dzięki technologii, która rozprzestrzeniła się na cały świat, istnieje niemalże wszędzie. Zatem okazuje się, że różne państwa mają tę samą cyfrę. Ja nawet nie pamiętam, jaką ma Australia. Wiem, że zdaje się, iż Ameryka ma 0, ale nie jest jedynym krajem, który posiada 0. Polska zdaje się miała 4 czy 5. W tej chwili ze względu na wejście do Unii Europejskiej prawdopodobnie zostanie to zmienione. Czy to jest to? Nie wiem. Poczekajmy, bądźmy cierpliwymi i zobaczmy. Proroctwo mówi, że ich na razie, kiedy niewiasta jest na pustyni, nie ma. Oni obejmą władzę wraz ze zwierzęciem w określonym czasie. Oni jeszcze nie objęli królestwa. Zatem mamy 10 rogów. Nie potrafiłem na komputerze zrobić rogów. Zatem macie 10 kółek. Jeżeli ktoś chce policzyć, jest ich rzeczywiście 10. Oni jak gdyby będą coś tutaj na tej ziemi tworzyli,
aczkolwiek nie będą ostateczną władzą, jak jest napisane w Słowie Bożym, gdyż jest mowa o zwierzęciu. Ci są jednej myśli, jak mówi dalej tekst Pisma Świętego, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. A więc owych 10 podmiotów, cokolwiek to będzie, odda swoją władzę zwierzęciu, które ma się pojawić. Bóg bowiem natknął serca ich, by wykonali Jego postanowienie i by działali jednomyślnie i oddają swoją władzę królewską zwierzęciu, aż się wypełnią wyroki Boże. Z tego tekstu wynika wyraźnie, że dojdzie do jednomyślności pomiędzy przywódcami tego świata i to sprawi, że pojawi się system, o którym Słowo Boże mówi, że był, obecnie go nie ma, ale on znowu powróci. Zatem mamy 10 władców, 10 królów, 10 podmiotów, które oddają swoją władzę jednemu zwierzęciu. Za sceną tego wszystkiego stoi niewiasta, która jest obleczona w purpurę, która siedzi na czerwonym, jak szkarłat, zwierzęciu. W ręce swojej trzyma kielich obrzydliwości jej nierządu, ponieważ urodziła się jako czysta niewiasta, a stała się wszeteczniczą. Niektórzy pytają i zadają pytanie, co to jest wszeteczeństwo? Jaka jest różnica pomiędzy wszeteczeństwem a cudzołóstwem? Otóż, żeby tę kwestię wyjaśnić, chcę powiedzieć, że w języku greckim wszeteczeństwo to jest jak gdyby główny szyld wszelkiego niemoralnego prowadzenia się. Zatem pod szyld, pod wszeteczeństwem to będzie na przykład cudzołóstwo. Cudzołóstwo jest zaliczane do wszeteczeństwa. Ale oprócz cudzołóstwa są inne formy nielegalnych związków. Kazirodztwo będzie wszeteczeństwem. Związek homoseksualny będzie wszeteczeństwem. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każdy nielegalny związek, który Pismo Święte uznaje za obrzydliwość w oczach Bożych, jest podciągany pod wszeteczeństwo. To jest główny jak gdyby napis. Zatem ta niewiasta czyniła wiele najprzeróżniejszych rzeczy z władcami politycznymi ziemi. W wyniku tego powstały przeróżne nauki, a mieszkańcy ziemi upili się. Słowo Boże pokazuje nam, że wino to jest fałszywy doradca, jest to coś obrzydliwego, upijesz się, wydaje ci się, że jest wspaniale, za chwilę możesz się od tego tak uzależnić, że jesteś praktycznie człowiekiem straconym. Wyraźnie Słowo Boże przestrzega nas i mówi, abyśmy byli trzeźwymi, abyśmy czuwali. A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. W kontekście, gdybyśmy spojrzeli na Księgę Objawienia, wynika, że owa niewiasta będzie panowała nad owymi 10 podmiotami. Ta niewiasta to jest wielkie miasto, które panuje nad władcami ziemi. W kontekście 10 władcami ziemi. Wiemy o tym, że niewiasta ta reprezentuje dokładnie ten sam obraz, jaki był pokazany w 13 rozdziale Księgi Objawienia, gdzie widzieliśmy zwierzę wychodzące z morza, które było znowu odbiciem tego, co było napisane w 7 rozdziale Księgi Daniela, gdzie było powiedziane, że jedna z jego głów została śmiertelnie raniona, a śmiertelna rana ta została odwrócona. I zwierzę to zostało zachowane przy życiu. Wiemy również z Księgi Objawienia, z 13 rozdziału, że to zwierzę będzie miało swój obraz, a tym, który doprowadzi do powstania tego obrazu, będą Stany Zjednoczone. Zwierzę, które wychodzi z ziemi. Wolny kraj, który rozdzielił prawo świeckie od prawa religijnego. Wolny kraj, który stał się wolnością dla każdego prześladowanego, dla prawdziwej niewiasty. Ten wolny kraj, dzięki wmieszaniu się w politykę oraz coraz większemu łączeniu się ze sprawami religii, gdzie coraz większe naciski następują ku temu, aby z powrotem połączyć religię z ustawami świeckimi, ten kraj będzie niejako katalizatorem powstania owego obrazu. Zatem nawet na tym zdjęciu mamy niejako pewnego rodzaju powiązanie i podobieństwo Rzymu i Kapitolu. W podobny sposób niemalże są łudząco
podobne do siebie, aczkolwiek oczywiście to nie jest żaden dowód na cokolwiek ze Słowa Bożego, z Pisma Świętego, z treści 13 rozdziału, jak gdyby widać wyraźnie, o kim tutaj jest mowa. Tak więc tym zdjęciem nie sugerujmy się, jedynie pokazuje w tym sensie, iż wizualnie jest to bardzo do siebie podobne. Ta niewiasta, to zwierzę, to wielkie miasto. To jest to miasto, które dzisiaj na mapie jest tylko i wyłącznie malutką plamką, ale posiada nieprawdopodobne udziały finansowe w korporacjach, w biznesie, które steruje i manipuluje najprzeróżniejszymi gałęziami biznesu w taki sposób, że są to sprawy do tego stopnia nawet zakryte, iż możemy się jedynie domyślać po części, co się dzieje, gdzie się dzieje, ale tak naprawdę dopiero czas pokaże, kiedy te kwestie wyjdą nam na jaw. Powstaje odbicie owego miasta, owej kobiety, owego zwierzęcia za sprawą systemu, który powstanie, gdzie z powrotem zostanie połączona władza religijna z władzą świecką. Również Bóg tworzy coś na obraz i na podobieństwo swoje. Diabeł tworzy coś na obraz i na podobieństwo swoje. Bóg również tworzy coś na obraz i na podobieństwo swoje. Kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, powiedział: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Bóg ma swoje odbicie tutaj na ziemi. Takie było Boże założenie. Ten obraz został zniekształcony przez grzech. Bo tych, których przedtem znał, jak czytamy w liście do Rzymian w 8 rozdziale w 29 wierszu, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. To, co grzech zniszczył w nas, to Bóg odrestaurował poprzez Syna swojego, którego zesłał na ten świat, abyśmy my, patrząc na przykład Syna, mogli zrozumieć, jak daleko odeszliśmy od obrazu, na który żeśmy zostali stworzeni. Celem Ewangelii jest odrestaurowanie obrazu, boskiego obrazu tutaj na tym ziemi. Tym obrazem jesteś ty i tym obrazem jestem ja. Każdy z nas. Słowo Boże mówi, że tak jak diabeł chce stworzyć swój obraz, tak Bóg tworzy swój obraz. Diabeł tworzy go w postaci siły, przemocy, państwa. Bóg tworzy go za sprawą ducha, wolnej woli oraz wpływu, boskiego wpływu na człowieka. Ten wpływ nazwany jest w Piśmie Świętym nowonarodzeniem. Chcesz żyć, musisz umrzeć, żeby ponownie się na nowo narodzić. W twoje miejsce umarł Chrystus. Ty, wstępując do wody, przyjmując Jego imię, umierasz w symboliczny sposób i rozpoczynasz de facto życie formalne, życie wieczne. Twoje ciało musi przeminąć w momencie śmierci, ale śmierć nazwana jest snem. Dla ciebie jest to tylko i wyłącznie chwila. Najbardziej smucą się ci, którzy pozostają. Ci, którzy odchodzą, nie cierpią, nie znają czasu, nie znają mądrości, nie znają wiedzy, czekają na moment zmartwychwstania. Dla nich jest to tylko i wyłącznie chwila. Zamknięcie oczu i otworzenie oczu. I są w Królestwie Ojca, otrzymują nowe ciała. Jednakże przedmiotem konfliktu pomiędzy dobrem i złem jest coś jeszcze. Na to rzekł wąż do kobiety, jak czytaliśmy w pierwszej księdze Mojżeszowej w 3 rozdziale, w 4 wierszu: na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie, mowa tutaj o drzewie poznania dobra i zła, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i znający zło. Przedmiotem konfliktu pomiędzy dobrem i złem jest kwestia prawa. Jest kwestia tego, jaką rolę prawo spełnia w kwestii wolności. To znaczy, co to jest wolność? Czy wolność istnieje w zakresie prawa, czy wolność istnieje poza prawem? Jakbyśmy jakkolwiek nie spojrzeli na ten temat, zwrócimy uwagę na jedną rzecz, że dzisiejszy świat głosi: złamiesz prawo, jesteś człowiekiem wolnym. Jeżeli pójdziemy tą drogą, to okaże się, że tworzymy kolejne prawo, bo próba definicji wolności tworzy kolejne prawo. A więc jeśli stworzymy definicję wolności na zasadzie, słuchajcie, wolność to jest na przykład łamanie wszelkich praw. To znaczy, że człowiek wolny podlega niewoli tego prawa, polegającego na tym, że aby był wolny, musi łamać wszystkie prawa. Ja kiedyś rozmawiałem w Polsce ze skinheadami. Ubrani są w takie kurtki wojskowe, są to ludzie agresywni i rozmawialiśmy na temat wolności. Powiedzieli mi tak:
że aby być wolnym, musisz być taki jak ja, taki jak my. Ja mówię, w porządku, to znaczy, że żeby być wolnym taki jak ty, muszę zgolić głowę, ubrać to moro, zachowywać się jak ty, słuchać takiej muzyki jak ty, przychodzić na takie spotkania jak ty i wtedy będę wolny? To jest inny rodzaj niewoli. Kwestia polega na tym, że szatan oskarżył Boga, iż Bóg ustanowił prawo, które rezerwuje dla niego pozycję Boga we wszechświecie. Dlatego jeśli złamiesz to prawo, będziesz jako Bóg. Czy można żyć w zgodzie z prawem, nie podlegając prawu, a jednocześnie wypełniając prawo? To jest istota rzeczy. Gdybyśmy wzięli na przykład, bardzo prosty przykład, pociągu, polskiego pociągu, albo jakiegokolwiek pociągu, na przykład samolotu. O, najlepiej samolot, po co wracać do Polski? Jutro będę wracał samolotem. Wchodzę na samolot, pierwszą rzecz, jaką słyszę, że na pokładzie tego samolotu istnieje prawo, iż nie wolno na pokładzie tego samolotu w czasie lotu z Melbourne do Adelaide zapalić ani jednego papierosa. I to jest prawo. Ja również podlegam temu prawu. W tym miejscu. Zatem wchodząc na pokład samolotu, nie wolno mi zapalić papierosa. Kwestia jednak leży w tym, że gdyby tego prawa nie było, to i tak bym to prawo wypełniał. Bo czy to prawo istnieje, czy to prawo nie istnieje, ono mnie nie obciąża. Bo ja nie palę. Ja nie biorę papierosa do dłoni. Jestem wolny. Wypełniam prawo, nie podlegając prawu. Prawo nie stoi nade mną z biczem, a ja nie mam piany na ustach, żeby wypaść w Adelaide i wypalić 20 papierosów, bo samolot się spóźnił. Wtedy, gdyby taka reakcja była, to znaczy, że podlegałbym prawu, męczyłoby mnie to, gnębiło w środku i byłbym cały nerwowy. Kwestia Bożego prawa jest w Piśmie Świętym wyraźnie pokazana. Chrystus w Ewangelii Jana w 8 rozdziale w 34 wierszu powiedział wyraźnie. Jezus odpowiedział im, mówiąc do dzieci Abrahama, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Myślicie, że jesteście ludźmi, którzy są wolni, a tak naprawdę jesteście znieboleni przez grzech. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, niewolnika się wymienia. Ha, dobry, fajny, muskuły ma, złamał se nogę, no nie będziemy naprawiać, wydawać następnego niewolnika. Hyc, i już mamy kogoś do roboty na polu. System myślenia, lecz syn pozostaje na zawsze. Słowo Boże w tym momencie mówi nam, że tylko poprzez proces usynowienia stajemy się wolnymi. Jeśli was syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Właśnie ten syn na krzyżu Golgoty umarł tam, gdzie powinieneś umrzeć ty i ja, spłacając twój i mój dług wobec prawa, którego żaden z nas nie był w stanie spłacić, a jego sprawiedliwość zostaje nam przypisana. I tą sprawiedliwość przyjmujemy przez wiarę. I ta sprawiedliwość powinna nas czynić pokornymi. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu. Czytamy w liście do Galacjan w 3 rozdziale 13 wierszu. Stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Zatem przykazania to nie jest droga do zbawienia. Ale przykazania to efekt naszego zbawienia. I widzimy to w przykładzie wielu ludzi, którzy stanęli w dramatycznych sytuacjach, którzy mówili, jakże miałbym taką rzecz uczynić przeciwko Bogu? Jakże? Jakże miałbym zgrzeszyć? Jakże miałbym przestąpić jedno z przykazań? Nie wyobrażam sobie, abym czegokolwiek mógł w tej dziedzinie dokonać. Nie wyobrażam sobie, abym mógł kombinować, planować i wystąpić świadomie przeciwko temu, który mnie zbawił poprzez krew swoją. Słowo Boże mówi, nie krzyżujcie na darmo Chrystusa, a w Ewangelii Jana w 15 rozdziale i wierszu 10 czytamy, jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Jak ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Przestrzegać przykazania to nic innego, jak żyć w miłości Ojca. Okazywać ją bliźniemu i okazywać ją Bogu. Pierwsze cztery przykazania pokazują naszą miłość do Boga. Chcesz miłować Boga jak? Nie miej innych bogów, nie bierz imienia Boga nadaremno, nie kłaniaj się żadnym obrazom i czcij dzień, który Bóg ustanowił na pamiątkę dzieła stworzenia. Chcesz miłować twojego bliźniego? Czcij ojca i matkę.
Nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa. To nie chodzi o to, żebyś latał po placu i teraz każdego przechodnia ściskał i całował. Mówimy, nie ma miłości. Ona jest. Nie życzysz nikomu niczego złego, nie prześladujesz, nie domagasz się rewanżu. Jesteś człowiekiem, który oddajesz sąd dla Boga. Słowo Boże mówi dalej tak, że człowiek jest bardzo sprytną istotą i potrafi bardzo chytrze uchylać przykazania Boże i stanowić swoje własne. I mówił im, jak mają napisane w Ewangelii Marka w 7 rozdziale, w 9 wierszu, chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją Tymczasem Słowo Boże mówi tak, gdyż obrzydliwością dla Pana Boga Twego jest każdy, kto tak czyni, każdy, kto popełnia bezprawie. Człowiek, który świadomie łamie prawo, który depcze je, który śmieje się z niego, jest człowiekiem, który popełnia bezprawie, a z racji tej jest obrzydliwością dla samego Boga. W Ewangelii Mateusza mamy przykład. W 7 rozdziale 21 wierszu. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. A więc możesz mówić, Panie. Ale Chrystus zwracał uwagę na efekt Twojego narodzenia, bo efekt Twojego narodzenia pokazuje, czy Ty jesteś narodzony. Po owocach ich poznacie. W owym dniu wielu do mnie powie, Panie, Panie, czyż nie prolokalowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wywędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Powiem szczerze, że ten tekst jest nieprawdopodobnie adekwatny do dzisiejszej sytuacji, jaka rozgrywa się w świecie chrześcijańskim. A ta sytuacja będzie jeszcze bardziej skomplikowana, jeszcze bardziej pogmatwana. Tu i tam będą się dziać cuda. One już się dzieją, ale ich zmasowanie będzie jeszcze i jeszcze większe. Dlatego, że został stworzony system socjalny, który wypłukał ludzi z spraw duchowych. I ludzie są głodni emocji. Ludzie są głodni adrenaliny. Musi się coś stać, żeby to życie nabrało sensu. Bo jak tego nie ma, to co ja mam z tego życia? Kładę te cegły, muruję, maluję, kładę cegły, muruję, maluję. Mam mobile, przy którym i tak wiele czasu nie spędzam. Mam komputer, jak zasiadam za niego, jestem zmęczony. Mam żonę, w ogóle się z niej nie mogę nacieszyć. Dzieci mi tylko przeskładają, rano do roboty. I tak w koło Macieju, i tak w koło Macieju. Przyjdę na kazanie i... Prorok, widzenie ma. Czyż nie tak? Chrystus Pan powiedział, że emocje są jedną z najbardziej zdradliwych rzeczy. Jeżeli skupisz się tylko i wyłącznie na emocjach, wylądujesz... Oglądaliście Cztery pancerni pies? Gustlik po śląsku mówił, lufa w krzokach, jak im coś nie wyszło. Tam dokładnie wylądujesz. Tymczasem, poważnie rzecz biorąc, Chrystus Pan w Ewangelii Mateusza w 22 wierszu powiedział tak. Wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Tu nie chodzi o to, że ja się potknę na mojej drodze, że ja zgrzeszę. Tu chodzi o świadomy, lekceważący stosunek do prawa. Słowo Boże mówi, jeśli zgrzeszysz, masz orędownika u Ojca. Idź do Niego, On ci wybaczy. Ale jeśli twój stosunek jest taki, a po co mi to? A na co mi to? A to jest nieprawda. To pokazujesz coś więcej. Pokazujesz swój stosunek do boskiego prawa. Jesteś w pewien sposób opętany przez tego samego ducha, który rządził o wiele wcześniej, zanim zaistniał Eden na naszej ziemi. Tego ducha, który przemówił do Ewy, prawo? To prawo jak złamiesz, będziesz ponad prawo. Będziesz jak Bóg. I wielu jest takich bogów chodzących w tej chwili po ziemi, którzy prędzej czy później skończą tam, gdzie bogowie nie powinni kończyć. Na cmentarzu. Tam skończą. Słowo Boże mówi dalej tak. I wracamy tutaj do Księgi Objawienia, że ostatnia walka będzie odbywać się na linii smok, system, który zostanie stworzony, a ci, którzy szczegą przykazań Bożych. Inaczej rzecz biorąc, na linii ci, którzy są odrodzeni z ducha. Bo ci, którzy są odrodzeni z ducha, będą wywyższali charakter Chrystusowy. Ewangelia prowadzi do posłuszeństwa, do uniżoności.
aby przywieść wszystkie narody do posłuszeństwa wiary, jak napisane jest w liście do Rzymian. Noc z 13 rozdziału, zwierzę wychodzące z ziemi będzie sprawiało, że wszyscy mali, wielcy, bogaci, wolni otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeśli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Imię oznaczało charakter. Jest ciekawą rzeczą, że właśnie Chrystus w Ewangelii Marka w 13 rozdziale również mówi: będziecie w nienawiści u wszystkich narodów. Dlaczego? Dla imienia mego. Mamy imię zwierzęcia i mamy imię Chrystusa. Imię Chrystusa to jest charakter. Kto mnie widział, widział Ojca. Widzieliście, jaki jest mój stosunek. Bóg poprzez człowieka pokazał nam, jaki jest stosunek do Ojca. On stał się synem, tak jak ty i ja, żeby pokazać nam, jak mamy żyć i jak mamy traktować tego, który nas stworzył. W inny sposób nie byliśmy tego w stanie zrozumieć. Stary Testament mówił nam o tych rzeczach, ale pewne kwestie były mylnie interpretowane do czasu, kiedy przyszło wypełnienie czasu i Bóg pokazał w pełni w postaci Syna, jaki był zamiar, Boży zamiar względem człowieka. Ten obraz jest odrestaurowany w Jezusie Chrystusie. I na tej bazie jest przypisany tobie i jest przypisany również mnie. Owszem, być może w kwestii ostatecznych wydarzeń zostanie użyta najbardziej wyrafinowana technologia. Dzisiaj ona niby wygląda tak, jak w rzeczywistości będzie ona wyglądać w momencie, kiedy zostanie ona wprowadzona. Trudno jest rzeczywiście powiedzieć. Fakt jest jednak taki, że kiedy mówimy tutaj o systemie politycznym, mamy bezpośredni związek z systemem religijnym. Zatem nie myślcie, kochani, że to się będzie opierało na zasadzie, będzie gdzieś tam komputer, my będziemy mieli tutaj jakieś wstawki w rękę, w głowę, przyjdziemy do kościoła, ani pieniędzy nie trzeba będzie mieć, brat przyleci z koszyczkiem, zrobi: bracie, ile dajesz na ofiarę? Mówisz: 5 dolców, pyk, gotowe. Siostro, ile dajesz na ofiarę? 2 dolary, pyk, gotowe. Nikt nas nie ukradnie, bo nikt nie przyjdzie oczywiście z uciętą głową przed automat i wyciągnie jakiekolwiek pieniądze, bo nie będzie sytuacji, gdzie będzie możliwość operowania systemem pieniężnym. To, co jest napisane w Księdze Objawienia, raczej pokazuje nam, że będziemy mieli do czynienia z czymś o wiele głębszym. My będziemy mieli do czynienia z systemem politycznym, być może i technologią, ale przede wszystkim będzie w tym wszystkim chodziło o Boże prawo i o Boże przykazania. Znakiem tych Bożych przykazań jest czwarte przykazanie. Bo czwarte przykazanie pokazuje nam dzisiaj rzeczywiście twój stosunek do Boga. Jest mało ludzi na tym świecie, pomimo tego, że tacy są, którzy chodzą i mordują. Wiemy, mordercy. Ale inni ludzie mówią: ja wierzę w Boga, ja mu ufam, nie chodzi, nie zabija, czci ojca i matkę, jest czasami może lepszym człowiekiem aniżeli chrześcijanin. Jednakże jego stosunek w stosunku do prawa jest lekceważący. Powiedz synom izraelskim, jak czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale, 13 wierszu: zaiste przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja jest Pan, że im ja jest Pan, który was poświęcam. My bardzo często sięgamy przy tej okazji do wypowiedzi z proroka Ezechiela, gdzie jest powiedziane: sabaty są moimi znakami. Musimy być z wypowiedziami proroka Ezechiela ostrożni, ponieważ one odnoszą się również do sabatów tak zwanych ceremonialnych, które wskazywały na pewne etapy misji Chrystusa. Natomiast w drugiej księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale, ten tekst, który w tej chwili pokazuję na ekranie, bezpośrednio dotyczy się nie do sabatów ceremonialnych, ale dotyczy się do boskiego prawa, do 10 Bożych przykazań. Gdyż to jest znakiem pomiędzy mną i pomiędzy wami. I rzeczywiście, prawdopodobnie, jak mamy napisane w Księdze Objawienia, dojdzie do wielkiej konfrontacji pomiędzy dwoma cyframi. 666 i cyfrą numer 7. Gdyż tu i tam w Księdze Objawienia widzimy Boży lud, który ma pieczęć, ma zapieczętowane imię Ojca, imię Syna na ich czołach i powiedziane jest: bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię i morze i źródła wód. Tu nie chodzi o zapisanie się do żadnej partii, która czci przyrodę, ale o stosunek mój względem Bożego prawa. To prawo mnie nie zbawia, ale będąc zbawiony, zmieniam swój stosunek do Boga. Zmieniam swój stosunek do Boga.
My czasami potrafimy to w naszych dyskusjach tak bardzo rozdrobnić, że zadajemy pytania, a wiedzcie o tym, że są pytania, które są błędnymi pytaniami, które zawierają sam błąd w samym pytaniu. Jak niektórzy mówią, no dobrze, ktoś wierzy, ale źle czyni, czy on będzie zbawiony? Przecież uczynki muszą tutaj, prawda, też coś mieć do powiedzenia. To jest błędne pytanie. Wiara bez uczynków jest martwa. Co to znaczy? Że wiary nie ma. Człowieka martwego nie ma pośród nas. Wiara rodzi dobre owoce i po owocach ich poznacie. To powiedział Jezus Chrystus jasno i wyraźnie. Zatem absurd jest taki, że jeżeli człowiek źle czyni i mówi, że wierzy, to przepraszam, on tylko mówi, że wierzy, ale nie wierzy naprawdę. Idźmy dalej. W Księdze Objawienia właśnie mamy poselstwo trzech aniołów, którzy idą przez cały świat i ostrzegają i nawracają nas do źródła zbawienia. Nowy system. System nowego porządku świata, kiedy zostanie wprowadzony. Nie mamy na to czasu, sądzę, że ci, którzy będą mieli możliwość studiować, zakończy się jedną wielką katastrofą. I to jest pokazane w 16 rozdziale Księgi Objawienia. W momencie, kiedy ten system zostaje wprowadzony, natychmiast zaczynają się dziać dziwne, najprzedziwniejsze rzeczy. Będzie to czas, kiedy ludzie podzielą się na tej ziemi dokładnie na dwie grupy. Opowiedzą się po jednej bądź po drugiej stronie. Słowo Boże pokazuje plagi, które będą spuszczane na ziemię, na system. Po to, aby człowiek mógł zorientować się, że przekroczył linię, której nigdy nie powinien przekroczyć. Ostatecznie dojdzie do sytuacji, o której prorokował prorok Zachariasz. Zachariasz 2:12, gdzie jest napisane, kto was się dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Czy próbowaliście kiedykolwiek dotknąć źrenicy swojego oka? Robimy próbę. Auć. Nie, muszę dolecieć jutro do Adelaide. Nie będziemy tego robić tutaj w tym miejscu. Ale wiemy o tym, że mamy naturalny system obronny, natychmiast powieki naszego oka zamykają się. Że to jest nieprawdopodobnie trudne zadanie. Dotknąć źrenicy oka. Jeżeli to już zrobimy, to natychmiast jesteśmy uczestnikami nieprawdopodobnie przeszywającego nasze całe ciało bólu. Często zastanawiamy się nad problemem Armagedonu. Co to będzie Armagedon? W przeszłości mówiliśmy i sądziliśmy, to będzie wielka wojna. Są niektóre grupowania i grupy, które myślą, że Armagedon, no to będzie wojna na równinie Megiddo, która odbędzie się tam w Izraelu. Tam armie przyjadą, tam jest armia ONZ, która skupia jak gdyby cały świat. Wszyscy się będą walić, bić i tak dalej. Ten, kto wygra, no to wygra, ten, kto przegra, ten to przegra. Inni sprowadzili z kolei to do zupełnie duchowego wymiaru. Byłbym ostrożny przed jedną i drugą interpretacją. W moim zrozumieniu jest to ten moment, który pojawił się zaraz po wkroczeniu grzechu, gdzie bezbożny obrócił się przeciwko pobożnemu. Gdzie Kain zabił Abla. Tutaj wygląda na sytuację, że Armagedon to będzie wojna pomiędzy tymi, którzy uważają, że są po stronie Bożej i tymi, którzy rzeczywiście są. Książka Wielki Bój wyraźnie opisuje, iż będą wydane edykty śmierci, a edykty śmierci będą próbowane być wprowadzone w życie. Jednakże żadna istota w tym momencie już nie zginie, ale kiedy bezbożni obrócą się przeciwko pobożnym, wtedy Bóg zareaguje, powraca, by wybawić swój lud. 19 rozdział, 11 wiersz. Widziałem niebo otwarte, oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny, prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy, a z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody. Słowo Boże mówi tak, że kiedy Chrystus narodził się, kiedy Herod dokonał rzezi w Betlejem, w miejscu, gdzie Chrystus narodził się i dzieci do wieku 2 lat zostały wybite, napisane jest, słyszano głos w Rama, płacz i założną skargę. Te słowa wypełnią się jeszcze raz i dojdą do uszu Bożych i Bóg w tym momencie nie będzie zwlekał, ale w dobie ogólnoświatowego kryzysu, nieprawości oraz spraw, które mają sprawić, iż ci, którzy chcą stać wiernie przy Bogu, będą musieli być wyeliminowani. W tym momencie Bóg
interweniuje. Dlatego też widzimy kolejną plagę, a kiedy ona następuje, jest napisane: oto wykonało się. To jest ten czas. To jest ten moment, gdzie nikt we wszechświecie nie będzie miał już cienia wątpliwości, że Pan Bóg mógł poczekać o jeden dzień dłużej, o dwa dni dłużej, o trzy dni dłużej, o cztery dni. Bóg okazuje łaskę nad niewiernymi, dlatego my z tej łaski korzystamy. Ale dlatego, że jesteśmy powiadomieni prawdy i Słowa Bożego, nie myślmy, że ujdziemy przed gniewem. Nie na darmo zbawienie swoje sprawujcie. Tym bardziej z drżeniem powinniśmy je w życiu swoim prowadzić. Przyjdzie czas, że ten świat obróci się przeciwko prawdziwemu ludowi Bożemu. Nastanie kryzys, którego dzisiaj nie widać. Słowo Boże mówi dalej tak. Psalm 50, wiersz 3. Bóg nasz przybywa i nie milczy. Przed Nim ogień pochłaniający, a dokoła Niego sroży się potężna burza. Psalm 50, wiersz 5. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Oto Bóg przybywa, Bóg nie milczy. Przed Nim jest ogień pochłaniający. Z Jego ust wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody, jak czytam w Księdze Objawienia w 19 rozdziale. A apostoł Paweł w 2 liście do Tesaloniczan w 1 rozdziale i w 6 wierszu pisze, gdyż to sprawiedliwa rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. I w tym momencie następuje 20 rozdział Księgi Objawienia, gdzie nagle Jan jest przeniesiony do wizji, iż z nieba zstępuje anioł, który ma klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. Oto Słowo Boże mówi, że nagle w momencie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa rozpoczyna się okres 1000 lat. Inaczej rzecz biorąc, okres milenijny, jest to łacińskie stwierdzenie mille annos, 1000 lat. 1000 lat. Niektórzy mają nadzieję, że te 1000 lat zaistnieje na ziemi. Słowo Boże mówi, że 1000 lat owszem zaistnieje na ziemi, ale bez udziału człowieka. Człowiek na ten okres czasu będzie w Królestwie Niebios. Nastąpi zmartwychwstanie i zabranie sprawiedliwych do nieba. I wrzucił go do otchłani, zamknął ją i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. Gdzie będzie szatan przez okres 1000 lat? Tutaj posługujemy się słowem otchłań. Słowo otchłań w języku greckim, które tutaj występuje, brzmi abyssos. Dokładnie tego samego słowa użyli tłumacze Pisma Świętego w przekładzie Septuaginty, w czasie, kiedy dokonywali tłumaczenia Starego Testamentu. Kiedy Pan Bóg stworzył niebo, czytamy o tym, że ziemia była niekształtna, a Duch Boży unosił się nad abyssos. Unosił się nad otchłanią. Tak jest napisane w Septuagincie. Jest to pewnego rodzaju paradoks. Oto wedle proroctwa Jeremiasza, to są te słowa, na które wspomniałem z pierwszej księgi Mojżeszowej, pierwszego rozdziału, pierwszego i drugiego wiersza. Oto w proroctwie Jeremiasza w 4 rozdziale, 23 wierszu widzimy wizję proroka dawno temu, który nagle patrzy na ziemię, a oto pustka i próżnia ku niebu, a nie było na nim jego światła. Spojrzałem na góry, a oto trzęsły się, na wszystkie pagórki, a one się chwiały. Spojrzałem, a oto nie było człowieka, a wszystkie ptaki niebieskie odleciały. Spojrzałem, a oto pole urodzajne stało się pustynią, a wszystkie jego miasta zburzone przed Panem przez żar jego gniewu. Jest to paradoksalna sytuacja. Ona polega na tym, że ten, który mienił się być diabłem i Bogiem, otrzymuje ziemię w pierwotnej swojej wersji. Nie ma na niej życia, nie ma na niej nic. Jest ona mu oddana we władanie na 1000 lat. Byłeś Bogiem? Twórz. Rób. Działaj, buduj, twórz, zasiadź, owoce, drzewa, ludzi. Jesteś Bogiem, potrafisz stworzyć życie, twórz. Bo Bóg jest Bogiem tylko dlatego, gdyż jest źródłem nieśmiertelności. Tylko On jest źródłem życia i tylko On może stworzyć.
coś z niczego. Żaden z nas nie potrafi stworzyć coś z niczego. Musimy mieć coś najpierw, żeby cokolwiek stworzyć. Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa rozpoczyna okres milenijny i pierwszym jego wydarzeniem jest zmartwychwstanie sprawiedliwych, którzy zostaną zabrani do Królestwa Niebios. Ale drugim wydarzeniem, które kończy ten okres, jest zmartwychwstanie niesprawiedliwych. Co się dzieje w tym okresie milenijnym? Widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. A więc ci, którzy zostali zabrani do nieba, mają możliwość sięgnięcia do ksiąg i spojrzenia i rozpoczęcia sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Co będziemy robić w niebie? Słowo Boże mówi o tym, i to nie tylko w Księdze Objawienia, ale również w liście napisanym przez Jana, że będzie to czas sądu. Czy śmie ktoś się z was, mając sprawę z drugim, jak pisał apostoł Paweł w liście do Koryntian w 6 rozdziale, procesować przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy, świat, sądzić będziecie, to czyż nie jesteście godni osądzać sprawy pomniejsze? Czyż nie wiecie, że i aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Sytuacja w Koryncie była taka, że chrześcijanie brali się do sądu. I apostoł Paweł mówi, ludzie, cóż robić? W swoim gronie załatwcie swoją sprawę. A jeśli nie potrafisz jej załatwić, cierp! Czyż nie wiecie, że przyjdzie czas na sąd? Czyż nie wiecie o tym, że przyjdzie czas na sąd? Dopiero tam, podczas sądu, zobaczysz, dlaczego pewne wydarzenia wydarzyły się tak, a nie inaczej. A jest wiele, wiele trudnych pytań, na które nie mamy odpowiedzi. Ten sąd nikogo więcej nie zbawi, ale jedynie usprawiedliwi Boga. I okaże się, że decyzje, jakie podjął Bóg, będą decyzjami sprawiedliwymi i nieodwołalnymi. Bo Bóg chce, aby każdy, kto wejdzie w Królestwo Niebios i będzie żył wieki wieczne, aby nie wchodził tam z jakimkolwiek cieniem wątpliwości, że gdzieś coś w jakiś sposób zostało przeoczone. Kiedy dopełni się 1000 lat, Słowo Boże mówi, że inni umarli nie ożyją, aż się dopełni 1000 lat. To znaczy, jeżeli dopełni się 1000 lat, inni umarli ożyją. Czytamy te słowa przez zaprzeczenie. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Zatem, kiedy Chrystus powraca, następuje pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować będą z Nim przez 1000 lat. Spełni się słowo, które zostało zapisane w liście do Piotra w 2 rozdziale i 9 wierszu, że już teraz jesteśmy nominowani do tego, że kiedyś będziemy rozsądzać sprawy niebieskie. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który powołał was z ciemności do cudownej swojej światłości. Będą kapłanami Boga i Chrystusa. Piotr pisze, jesteśmy królewskim kapłaństwem. Tam oddana nam zostanie władza sądownicza. Przekonajcie się, że zbawiłem tych, których mogłem zbawić. Że czekałem tak długo, aby każdy mógł mieć szansę tutaj być. Oto będzie chociażby pierwsza odpowiedź na pytanie, dlaczego tak długo, dlaczego tyle stuleci, dlaczego tyle tysiącleci czekamy na powtórne przyjście Chrystusa. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat, to jest pierwsze zmartwychwstanie, jak czytaliśmy. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego, bo teraz będzie miał możliwość zwieść narody, gdyż nastąpi zmartwychwstanie. O tym zmartwychwstaniu nie ma nic w Słowie Bożym, oprócz tego tekstu. Zatem nie będzie ani przemienienia ciała, bo tylko przy pierwszym następuje przemienienie ciała. Ci, którzy zostali włożeni do grobu, tak jak zostali włożeni do grobu, tak z tego grobu powstaną. Słowo Boże tylko przemianę rezerwuje dla tych, którzy dostępują łaski przemienienia przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Zatem diabeł wychodzi, by zwieść narody, które są na 4 krańcach ziemi, Goga, Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię, jak długa i szeroka, otoczyli obóz świętych, miasto umiłowane, i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. Oto nim rozpoczną się i rozegrają ostatnie sceny, dramatyczne sceny, związane ze zniszczeniem zła,
Musimy wiedzieć, że na tę ziemię po okresie 1000 lat zstąpi miasto święte, nowe Jeruzalem. Apostoł Jan w 21 rozdziale, wierszu 1 widział: ja widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Oblubienica jest okraszona, przygotowana, jest pełna pokoju. Nie ma jakiejkolwiek wątpliwości. Ona zstępuje z nieba, a Jan widzi to w postaci miasta, ponieważ to miasto będzie wypełnione przez zbawionych. Ciekawą rzeczą jest, że od momentu powołania, od momentu, kiedy Abraham uwierzył słowu świadectwa Bożego, ten, na którego powoływali się Żydzi, ten, który jest symbolem i ojcem wiary, ten, którego jesteśmy potomstwem, napisane jest w liście do Hebrajczyków, że wyruszył w drogę z Ur Chaldejskiego i szedł tam, gdzie miał być zaprowadzony. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany pójść na miejsce swoje, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc nawet, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem, Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. List do Hebrajczyków pisze tak: wszyscy oni poumierali w wierze. Abraham, inni, Mojżesz. Nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli je i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Swoim życiem zaświadczyli, kim są na tej ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do tej niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. W 21 rozdziale mamy opis tego miasta. No, ono chwałę Bożą, blask podobny jego jest do blasku drugiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. Jego mur wynosi 144 łokcie według miary ludzkiej, którą posłużył się anioł. A 12 bram to 12 pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta była jak szczere złoto, jak przeźroczyste szkło. Miało ono potężny, wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. Lecz świątyni w nim nie widziałem. Tam już nie ma grzechu, tam już nie ma sprawowanej służby. Tam już nie ma potrzeby pośrednika, ponieważ tam w tym mieście są zbawieni. Albowiem Pan, Bóg Wszechmogący, jest jego świątynią oraz jego baranem. W 22 rozdziale następuje opis i jest to zdumiewający opis, który jest przyczyną, dla której niepobożni, którzy po okresie 1000 lat zmartwychwstają, otaczają miasto, by je zdobyć. Dlaczego chcą je zdobyć? Bo w mieście znajduje się coś. Coś, od czego Bóg oddzielił grzesznego człowieka. Bo gdyby grzeszny człowiek z tego skorzystał, byłby wiecznie żyjącym grzesznikiem i nigdy nie byłoby go możliwe zbawić. Teraz raz jeszcze diabeł przygotowuje się do boju. Sądzę, że jego przygotowanie jest specjalnie ukartowane. Pomimo tego, że proroctwa Pisma Świętego są mu dobrze znane, wie o nich, jednak będzie próbował dostać się i zdobyć nieśmiertelność. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka, a na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota. Ten, kto dostanie się do tego miasta, ma życie wieczne. Rodzi ono 12 razy, wydaje co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą ku uzdrawianiu narodów. Tam nie będzie choroby, ale my jako ludzie jesteśmy już spóźnieni w naszym rozwoju o ponad 6000 lat. Przyjdzie czas na odnowę, na restaurację tego, co zniszczył grzech. Te jednak wysiłki ulegną
przerwaniu, ponieważ mamy napisane w Słowie Bożym, że to miasto, kiedy tłumy otoczą je, będzie nie do zdobycia. Nie wejdzie nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Powstaje pytanie, dokąd idziesz w dzisiejszym czasie? Jakim jesteś pielgrzymem? Czy zmierzasz do miasta? Czy idziesz w kierunku na nadzieję? Czy ją posiadasz?